O Palikocie robi się tylko głośniej. Jego spółki notują coraz większe straty, sumy jakich inwestorzy nie są w stanie odzyskać również rosną w zastraszającym tempie. Jedna z kancelarii oficjalnie reklamuje skup wierzytelności grupy Janusza Palikota. Powstał nawet dedykowany jego inicjatywie biznesowej serwis o zmyślnej nazwie Bajki Palikota, na którym możemy m.in. przeczytać, że manufaktura piwa, wódki i wina znajduje się w top 3 zadłużonych firm z pokaźnym długiem w wysokości 129 milionów złotych, ale niebawem może awansować z drugiego miejsca na niechlubne pierwsze miejsce rankingu, ponieważ jak zdradził niedawno opublikowany raport, firma zaciągała też zobowiązania w parabankach, a jedna z pożyczek oprocentowana była na aż 240% w skali roku. Jak można zaciągać długi na 240% rocznie? Przecież to biznesowe samobójstwo. Wreszcie głos zabrali wierzyciele Palikota. Mówią, że, tu cytat, to oszustwo gorsze od Amber Gold. Gdy dziennikarz Bankier.pl rozmawiał z dwoma wierzycielami spółki Palikota, nazwa Amber Gold padała kilkukrotnie. Chociaż nie mieli oni poczucia, że wzięli udział w piramidzie finansowej. W piramidzie zarabiają pierwsi inwestorzy, a tu nie zarobił nikt, przekonywali. Jednego z tysięcy wyrolowanych inwestorów nakłaniano do zainwestowania jeszcze w lutym, chociaż jak twierdzi, spółka musiała mieć już świadomość, że nie będzie w stanie mu tych pieniędzy oddać. Ostatnio pojawił się nowy wątek w sprawie zbiórek kapitału, jakie przeprowadzały spółki Janusza Palikota i muszę przyznać, że jest on szalenie interesujący. Oglądając jeden z ostatnich webinarów Janusza Palikota, dowiadujemy się, że jednym z głównych dostawców kapitału była spółka WEG, czyli Vulture Equity Group. Firma WEG jest jednym z naszych największych dostarczycieli kapitału do spółki i w wyniku tego porozumienia do zarządu manufaktury WEG delegował dwie osoby, Tomasza Niedobycia i Tomasza Czechowskiego. Więc koledzy byli w trzyosobowym zarządzie, bo ja jestem trzecim członkiem zarządu i prezesem, byli przez te dwa lata ponad członkami zarządu z ramienia właśnie WEG-u. Te związki są bardzo bliskie, można powiedzieć, że przez cały ten czas WEG miał bezpośrednią kontrolę tego, co dzieje się w spółce, zarówno na poziomie zarządu, jak i rady nadzorczej. Natomiast dlaczego WEG przez dwa lata nie złożył tego wniosku wcześniej, tylko właśnie dopiero w sierpniu tego roku? No to jest pytanie oczywiście bardziej do WEG-u niż do mnie. Ja się mogę tylko domyślać tego, że oni po prostu cały czas bardzo dobrze zarabiali na tym interesie, otrzymując od 25 do 40% różnego rodzaju świadczenia związane albo z prowizją, albo z oprocentowaniem, albo z tak zwanym kickerem, czyli udziałem w zysku, jakby takim formie właśnie takiego kickera, dodatkowym jakby oprocentowaniem, można powiedzieć, w uproszczeniu pewnym tych pożyczek. Więc oni po prostu zarabiali i nie widzieli powodu, żeby to składać, a potem nagle to złożyli, bo doszli do wniosku, że to jakoś zagraża ich reputacji i dla nich ważniejszą sprawą jest jakby odsunięcie od siebie odpowiedzialności, mimo tak dużej prezentacji w zarządzie i w radzie nadzorczej, niż odzyskanie pieniędzy wierzycieli. Na LinkedInie WEG czytamy, że Fortune Equity Group obejmuje podmioty wyspecjalizowane w doradztwie strategicznym, pośrednictwie finansowym i działalności konsultingowej, wspierającej budowę wartości i rozwój przedsiębiorstw. W bio widnieje też napis inwestycje udziałowe dla wymagających. Co to w ogóle jest ten WEG? Na swojej stronie internetowej napisali, że tworzą rozwiązania, dzięki którym inwestorzy otrzymują możliwość zyskownego inwestowania kapitału. Co więcej, nieco wyżej na jej stronie możemy znaleźć logo Fortune Equity i Fortune Alternatywna Spółka Inwestycyjna tuż obok logo Crowdwaya, czyli platformy zajmującej się przeprowadzaniem zbiórek crowdfundingowych, przez które spółki Palikota pozyskiwały finansowanie, o czym mówiliśmy tu. Spółki te są ze sobą związane, bo po części tworzyli je ci sami ludzie. Chciałbym wrócić tu do słów pana Janusza, który powiedział, że WEG zarabiał do 40% od pożyczonego jego spółką kapitału. Sprawdźmy to na liczbach. Dla ułatwienia obliczeń przyjmijmy, że WEG dostarczył równe 100 milionów złotych kapitału do manufaktury piwa, wódki i wina.
Tak naprawdę spółka otrzymała nie 100 milionów, a 60 milionów, bo 40% wróciło do WEG w postaci oprocentowania, wynagrodzenia czy innych opłat od udzielenia pożyczki, zgodnie z tym, co mówił Janusz. Jednak manufaktura piwa, wódki i wina płaciła odsetki nie od uzyskanych realnie 60 milionów, a od całej sumy 100 milionów złotych. I teraz możemy liczyć to na dwa sposoby. Licząc według wariantu pojawiającego się w dokumentach, nazwijmy go łagodniejszym, gdzie samo oprocentowanie wynosi 15% rocznie, sytuacja wygląda następująco. 15% rocznie od 100 milionów daje nam 15 milionów rocznie. Po 3 latach od zaciągnięcia takiego długu 45 milionów złotych wraca do WEG-u w postaci oprocentowania pożyczki, a spółka Palikota dalej zalega im 100 milionów. WEG pożyczył zatem 100 milionów, realnie przekazując tylko 60, a po 3 latach ma z tego 145 milionów. 45 milionów w postaci odsetek oraz 100 milionów w postaci wierzytelności, którą może odsprzedać. Lub według wariantu ostrzejszego, jeśli wierzyć Januszowi, 40% rocznie od 100 milionów zaciągniętego długu daje nam z samych tylko odsetek 100 milionów złotych w 2,5 roku i oczywiście 100 milionów długu, które wciąż spółka Palikota musi zwrócić WEG-owi. W tym przypadku WEG pożycza 100 milionów, realnie przekazując tylko 60 milionów, a po 2,5 roku ma z tego 200 milionów. 100 milionów w postaci odsetek oraz 100 milionów w postaci wierzytelności, które może odsprzedać. Jak się Państwu podoba taka inżynieria finansowa? Teraz można sobie zadać pytanie, dlaczego Janusz Palikot zgadzał się na takie warunki przy zaciąganiu zobowiązań? Trzeba jednocześnie pamiętać, że WEG, który udzielał tych pożyczek, miał olbrzymi wpływ na spółkę, która od niego te pieniądze pożyczała. Bo jak sam Janusz przyznał na nagraniu, WEG miał większość w zarządzie oraz radzie nadzorczej manufaktury piwa, wódki i wina. 18 października WEG zamieścił swoje stanowisko w tej sprawie, dementując słowa Palikota i twierdząc, że minął się z prawdą. W oficjalnym oświadczeniu spółki czytamy, że w czasie webinaru przekazanych zostało wiele nieprawdziwych informacji i że WEG zażądał sprostowania ich. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie i wyjaśni, bo oświadczenie WEG jest na dużym poziomie ogólności i w zasadzie nic konkretnego z niego nie wynika. Ciężko jest w tej sytuacji określić, komu wierzyć, bo Janusz Palikot na pewno nie uchodzi obecnie za wiarygodnego człowieka. Dodatkowo oburzony Palikot tweetuje, że artykuł z bankiera to manipulacja i że spółka ma intencję oddać 100% inwestorom, a także plan, jak to zrobić. Może i intencję ma, ale żaden plan nie jest w stanie oddać ludziom 100% pożyczonych pieniędzy i chyba ma pan tego świadomość, panie Januszu. Sam już nie wiem, kiedy on wrzuca swoje tweety trzeźwy, a kiedy po degustacji niesprzedanych zapasów swoich trunków. O komentarz poprosiłem jeszcze Janka Śpiewaka, który przygląda się sprawie Palikota od dawna, sam nawet toczy z nim batalię sądową. Janku, widziałem, że ty ostatnio tweetowałeś, że kolejne podmioty zarzucają nieszczerość Januszowi i że nie będzie miał powodów do celebrowania swoich mijających właśnie urodzin. Tak, Janusz Palikot w piątek obchodził urodziny, oczywiście życzę mu dużo zdrowia i przytomności umysłu, ale nie wiem, czy ma powody do celebracji specjalne, bo faktycznie kolejni partnerzy, współpracownicy Palikota się od niego odcinają, podważają prawdziwość słów samego Janusza Palikota. No i ostatnio spółka administratorzy zabezpieczeń spółka ZO, DGFP, wydało takie oświadczenie. To jest spółka, która miała zabezpieczyć pożyczki, które Palikot brał, zabezpieczyć roszczenia pożyczkodawców. No i oczywiście okazało się, że Janusz Palikot nie dotrzymał specjalnie słowa. Firma, która miała wykonać zabezpieczenia tych pożyczek, ich nie wykonała, bo nie tylko nie otrzymała honorarium od Janusza Palikota, ale nawet nie dostała wymaganych i potrzebnych umów, żeby tego typu zabezpieczenia wykonać. Ja tylko dodam, że te zabezpieczenia miały być zrobione na znakach towarowych kolejnych produktów alkoholowych pana Janusza Palikota i jego wspólników. No i sama wycena tych znaków towarowych też budzi pewne wątpliwości, bo były wycenione na grube miliony złotych. No można powątpiewać, czy tak rzeczywiście było.
No druga sprawa to jest kwestia tych rozliczeń z funduszem WEG, o którym tak naprawdę wiele nie wiemy. Wiemy, że to jest kilkadziesiąt milionów złotych trafiło do firmy Janusza Palikota za pośrednictwem tego funduszu. I Janusz Palikot w jednym z webinarów powiedział, że w opłatach i prowizjach fundusz pobiera nawet 40% wartości środków przekazanych. To jest naprawdę bardzo duża suma. No i również ten fundusz kilka dni temu wystosował takie oświadczenie, że to wszystko nieprawda, że to są manipulacje i sytuacja wygląda zgoła inaczej, chociaż do końca nam nie wyjaśnił, jak wygląda. No więc sytuacja jest ciekawa, szczególnie, że na dniach ma się odbyć głosowanie nad układem upadłościowym, które Janusz Palikot forsuje. Czy według Ciebie są jakiekolwiek szanse, że inwestorzy odzyskają, no na pewno no już nie całość, ale chociaż, nie wiem, połowę swoich pieniędzy, no bo z początkowych 150 milionów teraz okazuje się, że według najnowszych podliczeń no to straty sięgają już 390 milionów. Jak to dalej będzie rosło tym tempem, a przecież wiemy, że oni pożyczać potrafili na dużą skalę, to może zaraz przebijemy i Amber Gold pod względem rozmiaru szkód. No to jest dość niesamowite, ile można wziąć pożyczek w ciągu 4 lat, tak, w praktyce na mały browar pod Krakowem. To jest na pewno dość imponująca suma, że ta suma się zbliża powoli do być może nawet 500 000 000 zł. Faktycznie, no, ja nie znam do końca sytuacji, bo tak naprawdę my nie znamy do końca stanu finansowego tych spółek, tak. Raporty, nie ma pełnego raportowania za zeszły rok. My tak naprawdę nie do końca wiemy, co w tych spółkach się dzieje, jak takie wielkie manko mogło mieć miejsce. To jest 4000 podmiotów, którym Palikot jest jego firma dłużna, firmy, tak, bo tam jest mnóstwo tych firm, ja już nawet straciłem rachubę, jest dłużna ponad 300 milionów złotych. Oni dostają różnego rodzaju propozycje. Te propozycje mniej więcej to jest tak, że oni tam się zgadzają na to, że dostaną 30% czy 20% w rozłożone na 10 lat, a resztę skonwertują na akcje tych spółek, tak? No tylko można, na przykład spółka Tęczynek Dystrybucja, która się miała zajmować tylko dystrybucją alkoholi, jak ma zamiar spłacić 80 milionów złotych długu, tak? No jakby z czego? Nie ma prawdopodobnie żadnego majątku, nie ma żadnych dochodów praktycznie, no więc myślę, że część tych osób, które pożyczyły czy zaufały Januszowi Palikotowi i też, no co tu dużo mówić, pewnego otoczce, tak, no to był Kuba Wojewódzki, tam się pojawiła Marta Gessler, tam się pojawili aktorzy znani, no i oni wszyscy uwierzyli i myślę, że duża część niestety z nich wyjdzie z tego być może z niczym. A powiedz, jakie nastroje panują wśród wierzycieli Janusza? Janusz Palikot oskarża kolejne osoby o naruszenie jego dóbr osobistych, o jakieś działania w złej wierze. Miał zawiadomić policję na jedną z wierzycielek, która pożyczyła mu sumę blisko 2 milionów złotych, ale też wezwał innego wierzyciela do tego, żeby skasował grupę, którą w spółku założył, grupę, w której właśnie wierzyciele Janusza Palikota się zbierają i dyskutują. Więc te ruchy ze strony Janusza Palikota są coraz bardziej nerwowe, no i mogą zdradzać, że być może to głosowanie na tym układem upadłościowym nie pójdzie zgodnie po jego myśli. Według mnie to jest już szczyt wszystkiego. Pożyczyć od kogoś 2 miliony złotych i w momencie, kiedy ta osoba zaczyna się upominać o swoje pieniądze, to ty jeszcze straszysz ją i nasyłasz na nią policję. No nie, no to jest naprawdę, my w Warszawie nazywamy to chucpą. No Janusz Palikot ma naprawdę mnóstwo chucpy. Jest to dość niesamowita sytuacja. No disclaimer, mnie też pozwał, więc być może ta lista osób, która zostanie pozwana, jeszcze się będzie powiększać, ale faktycznie Janusz powinieneś spasować, odpocząć i zacząć traktować poważnie ludzi, bo na razie wygląda to naprawdę słabo i bez klasy. Już niezależnie od tego, czy to było przedsięwzięcie biznesowe, czy może o jakimś innym charakterze, to strasznie tak kiepsko przygotowane mi się wydaje, bo tutaj jest mnóstwo nieścisłości, jakichś takich zaniedbań. Ta pajęczyna tych spółek została utkana bardzo, bardzo obszernie, ale tak jak mówisz, gdzieś brakuje jakichś umów. Zresztą są takie zaniedbania na poziomie pierwszej klasy szkoły biznesu.
Nie masz takiego wrażenia? Ja nie jestem oczywiście biznesmenem, ale no, ciężko mi uwierzyć, że ten sam Janusz Palikot stworzył bardzo dobry biznes. Prawda, on miał kiedyś Polmos Lublin, postawił go na nogi. No, ta firma naprawdę była swego czasu naprawdę bardzo znana. I że to jest ten sam Janusz Palikot, 20 lat później jest w stanie popełniać tak elementarne błędy, jest w stanie robić tyle zaniedbań. No, naprawdę... Dziwię się, gdyby to nie było celowe działanie w tym momencie, tak? Ale być może po prostu Janusz zbytnio uwierzył w swoją gwiazdę, może już po prostu odleciał, może przesadza trochę strunkami i już tak naprawdę nie wie do końca, co się dzieje wokół niego, bo naprawdę wygląda to zadziwiająco. W mojej ocenie propozycje układu z wierzycielami są dla nich szkodliwe i toksyczne. Faworyzowani są tu udziałowcy manufaktury piwa, wódki i wina, którzy zarobili dużo pieniędzy, niektórzy być może miliony złotych, a wierzycielom proponują kompletny brak zarobku, niektórym odzyskanie części kapitału po 10 latach, więc uwzględniając inflację będą mega stratni, a niektórym w ogóle nic. Jak dla mnie jest to klasyczna próba odsunięcia problemu na wiele, wiele lat. Bo tak naprawdę zawarcie układu w żaden sposób nie zmieni sytuacji wierzycieli. Jestem ciekaw Waszej opinii, co na ten temat myślicie. Dajcie znać w komentarzach, a my dalej przyglądamy się sprawie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, a także podania filmu dalej, jeśli Ci się oczywiście podoba.